Od 4 lat demokraci zadają sobie jedno bardzo ważne pytanie. Kto może pokonać Donalda Trumpa? Odpowiedzi poszukamy w tym odcinku. Cztery lata temu Hillary Clinton miała wszelkie predyspozycje, żeby zasiąść w Białym Domu. Była osobą rozpoznawalną przez to, że przez 8 lat nawet pełniła funkcję pierwszej damy przy Billu Clintonie, była byłą sekretarz stanu, ileś lat zasiadała w amerykańskim Senacie, a dodatkowo za rywala miała człowieka, który w zasadzie codziennie popełniał niewybaczalne gafy z punktu widzenia amerykańskiego mainstreamu. Hey, when you're a star, they let you do it. You can do anything. W związku z tym demokraci stanęli przed dylematem. Czy zwycięstwo Donalda Trumpa to tylko tymczasowa anomalia w amerykańskim systemie politycznym, która wkrótce ulegnie zapomnieniu i wróci polityka taka, jaką ona była zawsze, czy też oznacza to kopernikański przewrót na amerykańskiej scenie politycznej i potrzebę nowego rodzaju kandydatów właśnie w amerykańskiej polityce. W związku z tym demokraci będą szukali własnego kandydata na prezydenta w prawyborach. Te prawybory odbędą się w przyszłym roku. Na razie mamy 25 kandydatów, którzy o to stanowisko demokratycznego kandydata na prezydenta walczą. A ja wybrałem dla Was 5 najważniejszych kandydatur. Tych, które przede wszystkim w tej chwili prowadzą w sondażach, ale też tych kandydatów, którzy osiągnęli najlepsze efekty w zbiórce pieniędzy i tych, którzy najlepiej wypadli w pierwszej z debat, która już się odbyła miesiąc temu. Numer 1. Joe Biden. Joe Biden jest dowodem na to, że wśród amerykańskich wyborców po stronie demokratycznej wciąż nie brakuje tych, którzy uważają, że jeszcze może być tak, jak było. 76-letni kandydat z bardzo długą polityczną historią, wiceprezydent Baracka Obamy, ale też przez wiele lat senator, nie jest może kandydatem ekscytującym, takim, który przyciągałby tłumy ludzi na stadiony, ale z drugiej strony jest sprawdzonym, umiarkowanym kandydatem, który naprzeciwko szalonego i nieobliczalnego Donalda Trumpa może być właśnie tą oazą spokoju, która da demokratom zwycięstwo. W to wyborcy zdają się wierzyć, ponieważ Joe Biden od miesięcy jest na czele sondaży wskazujących na to, kto miałby zostać kandydatem partii demokratycznej. I oczywiście on również w rywalizacji z Donaldem Trumpem ma spore szanse. Są sondaże, które pokazują, że jego zwycięstwo mogłoby być nawet znaczące, o ile oczywiście po drodze nie wypadnie jakiś trup z szafy. No bo niestety długa kariera polityczna to również długa historia tego, co zdążyło się w czasie tej swojej politycznej aktywności zrobić. Joe Biden przedsmak tego, z czym będzie musiał się zmierzyć, już poczuł, kiedy wyszła na jaw kwestia busingu, a dotyczyło to sprawy z lat 70., kiedy to wówczas senator Joe Biden zwalczał program, który miał wspomagać desegregację w szkołach. Tłumacząc w największym skrócie, oczywiście segregacja w szkołach została zniesiona dużo wcześniej, ale ze względu na to, że mieliśmy w zasadzie etniczny podział dzielnic na białe i kolorowe, to ten podział znajdował swoje odzwierciedlenie również w szkołach. Dlatego Departament Edukacji zaproponował program, w którym autobusy miały dowozić młodzież z jednych dzielnic do szkół leżących teoretycznie nawet w dużej odległości, po to, żeby właśnie w tych szkołach wymieszać w skład etniczny. Joe Biden nie tylko protestował przeciwko takiemu federalnemu programowi, ale również szukał poparcia u postaci w rodzaju Jamesa Eastlanda, czyli demokratycznego senatora, wówczas który znany był z rasistowskich i segregacjonistycznych poglądów. Co ciekawe, Joe Biden dzisiaj niespecjalnie czuje skruchę z tego powodu. Mówi nawet, że współpraca z Islandem pokazuje, że miał tą zdolność do budowania kompromisu z politykami o różnej wrażliwości. No, trzeba przyznać, że ta sytuacja obnaża przynajmniej dwie słabości potencjalnej kampanii Joe Bidena. Po pierwsze, właśnie te historie, które mogą dzisiaj wyjść na jaw i nie do końca są dopasowane do tego, w jaki sposób demokraci chcieliby być postrzegani. A po drugie, wrażliwość Joe Bidena jako 76-letniego starszego pana może odbiegać od wrażliwości demokratów młodszego pokolenia. Ale co ciekawe, skoro już o wieku Joe Bidena mówimy, wcale nie jest najstarszym kandydatem w tej stawce. Numer 2. Bernie Sanders. Bernie Sanders jest jeszcze rok starszy niż Joe Biden i również od dawna w polityce. Od 30 lat zasiada najpierw w Izbie Reprezentantów, później w Senacie. No i polityk znany z tego, że sam siebie określa jako socjalista, bardzo nietypowe określenie w amerykańskiej polityce i budzące spore kontrowersje wewnątrz partii demokratycznej, której
dla ścisłości Bernie Sanders członkiem nie jest, startuje jako kandydat niezależny, ponieważ demokraci obawiają się, że łatka socjalistów może zniechęcić do nich centrowych amerykańskich wyborców. Dla republikanów oczywiście Bernie Sanders jest synonimem Włodzimierza Ilicza Lenina. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jak jest naprawdę? No, rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Kiedy patrzymy na jego program, możemy powiedzieć, że w warunkach europejskich byłby niewyróżniającym się socjaldemokratą, postulującym wyższą płacę minimalną, zniesienie kary śmierci, czy na przykład program Medicare for All, czyli taki krok w kierunku publicznej służby zdrowia dostępnej dla każdego, czego oczywiście w Stanach Zjednoczonych do tej pory nie ma. Taki program dał mu polityczny rozgłos w 2016 roku, kiedy rzucił rękawice Hillary Clinton. Była ogromna popularność na kampusach uniwersyteckich i w bardziej liberalnych miastach. No ale taki program daje mu dzisiaj również szansę na wyścig o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje drugie miejsce za Joe Bidenem w sondażach. Ma też znakomite rezultaty, jeżeli chodzi o zbieranie pieniędzy na swoją kampanię wśród tak zwanych drobnych darczyńców, czyli takich, którzy dają mniej niż $200. Aż 70% środków na kampanię Bernie'ego Sandersa pochodzi właśnie od takich darczyńców. Nieprzypadkowo zacząłem mówić o Joe Bidenie. U niego ten wynik jest znacznie słabszy. Zaledwie 37% datków pochodzi od tych mniejszych darczyńców. No oczywiście więksi, również duże korporacje płacą o wiele więcej. Atutem Bernie'ego Sandersa może być również to, że od 2016 roku wiele jego postulatów zawędrowało do demokratycznego mainstreamu. Czy to oznacza, że jego wybór jest teraz bardziej prawdopodobny? Niekoniecznie. Wątpliwości są przynajmniej dwie. Po pierwsze, ta nieszczęsna, może nie w jego przekonaniu, ale jednak łatka socjalisty, która powoduje coś odwrotnego niż w przypadku kandydatury Joe Bidena. Dla Joe Bidena to, że jest takim kandydatem centrowym i wybieralnym dla wszystkich, powoduje wzrost wyników w sondażach. Dla Bernie'ego Sandersa wręcz przeciwnie, to, że znaczna część elektoratu centrowego może zagłosować przeciwko niemu, może zadziałać przeciw jego wybieralności. No i oczywiście to, że jego postulaty stały się bardziej popularne wewnątrz partii demokratycznej, oznacza, że pojawiła mu się konkurencja. Kandydat numer 3. Elizabeth Warren. No tak, mówiliśmy o zmianach w partii demokratycznej, a tymczasem zaprezentowałem dwóch kandydatów, dwóch białych mężczyzn zbliżających się do 80. Rzeczywiście wielkie zmiany w polityce. Więc dla odmiany kobieta, Elizabeth Warren, w dodatku twierdząca, że ma jakąś część krwi indiańskiej, to niestety jest dla niej niestety dosyć wątpliwe. Test DNA chyba jej się nie przysłużył i tylko Donald Trump żartobliwie nazywa ją Pocahontas. Natomiast już na poważnie, Warren obecnie jest senatorem, wcześniej była nauczycielem akademickim, jej mąż wykłada na Harvardzie, ma piękny dom, miliony dolarów na koncie, wspaniałego Golden Retrievera i można powiedzieć, żyje życiem amerykańskiej klasy uprzywilejowanej. Ale nie zawsze tak było. Z dzieciństwa pamięta zupełnie inny świat, po tym jak jej ojciec miał atak serca, stało się to, co często się w Ameryce dzieje, czyli pojawiły się najpierw rachunki, a później długi i pod piętnem tych kłopotów finansowych minęło jej dzieciństwo. Być może dlatego dzisiaj ma bardzo, tak powiem, dużą wrażliwość społeczną na sprawy właśnie sprawiedliwości społecznej. Obok Bernie'ego Sandersa chyba jedyna tego typu kandydatka w wyścigu wśród tych czołowych kandydatów. Pytana o ulubionego prezydenta, o dziwo, wskazuje republikanina Theodora Roosevelta jako tego, który położył kres XIX-wiecznemu nieskrępowanemu amerykańskiemu kapitalizmowi, między innymi rozbijając wielkie monopole takie jak Standard Oil. Ona sama również bierze na cel monopole, tylko myśli o tych z branży informatycznej, na przykład o Google czy Facebooku. Największym problemem dla Warren może się okazać styl jej komunikacji. Jest 70-letnim nauczycielem akademickim i to niestety słychać. Ona czasami, kiedy ma rozmawiać z wyborcami, raczej wykłada. To niekoniecznie może się podobać. Numer 4. Kamala Harris. Warren nie jest jedyną nadzieją na prezydenta kobietę w Stanach Zjednoczonych. Inną możliwością jest Kamala Harris, córka Jamajczyka i Hinduski. Co ciekawe, osoba z jeszcze mniejszym doświadczeniem w polityce niż Elizabeth Warren, która od kilku lat jest senatorem. Kamala Harris w Senacie zasiada zaledwie od lat 2, ale za to ma znaczące doświadczenie prawnicze, najpierw jako prokurator okręgowy w San Francisco, a później prokurator generalny stanu Kalifornia. Sprawność w posługiwaniu się językiem wyniesiona z sali sądowej może się przydać również polityce i znakomicie pokazała to pierwsza debata demokratów, zdaniem wielu komentatorów wygrana przez Kamalę Harris.
z której to debaty obrazki obiegły wszystkie amerykańskie serwisy informacyjne. Chodziło o moment, kiedy Kamala Harris wygłosiła tyradę dotyczącą busingu, o którym mówiłem wcześniej, w kierunku Joe Bidena. Joe Biden przysłuchiwał się temu z wzrokiem wbitym w podłogę, nie bardzo wiedząc, jak ma zareagować, co było dziwne, bo tak naprawdę ta sprawa wypłynęła wcześniej i on powinien mieć gotową reakcję na ten problem. Natomiast kiedy dostał czas na odpowiedź, tak naprawdę nie był w stanie sensownie odnieść się do tego, co powiedziała Kamala Harris i przerwał po kilku zdaniach w bardzo dziwny sposób, twierdząc, że po prostu skończył mu się czas. Jednak prokuratorska kariera może również stanowić w polityce obciążenie. Kamala Harris jako prokurator generalny Kalifornii dała się poznać z takiego stanowiska, które Amerykanie określają tough on crime, czyli surowego karania za przestępstwa. Jeszcze w 2015 roku domagała się kary śmierci dla niektórych oskarżonych, gdy tymczasem niektórzy jej kontrkandydaci chcieliby tę karę śmierci w ogóle znieść. Tego rodzaju bagaż może być szczególnie obciążający wśród wyborców z gett etnicznych, gdzie stosunkowo częściej ich mieszkańcy doświadczają surowej ręki amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Jej kandydatura ma też kilka niewątpliwych atutów. Po pierwsze, pochodzi z Kalifornii, najbardziej ludnego amerykańskiego stanu, który jednocześnie jest stanem najbardziej liberalnym i skłonnym poprzeć demokratycznego kandydata. Oprócz tego jej pochodzenie etniczne może mieć znaczenie wśród wyborców kolorowych. Z drugiej strony jej pochodzenie klasowe może z kolei zachęcić do niej elektorat centrowy. Kamala Harris oczywiście nie pochodzi z getta i ojciec był wykładowcą ekonomii na Stanford University, w związku z czym również ci wyborcy mogą chętnie na nią zagłosować. Potrafi się dobrze przygotować do debaty, co pokazała ostatnia debata, ale czy to wszystko przełoży się na jej sukces? Tego jeszcze nie wiemy. Natomiast ostatnio bardzo urosła w sondażach, właściwie doganiając Sandersa i Elizabeth Warren. Numer 5. Pete Buttigieg. I na koniec kandydat, który w sondażach może nie wypada zbyt spektakularnie, chociaż zazwyczaj gdzieś w pierwszej piątce się mieści, natomiast osiągnął znakomity rezultat finansowy. Ostatnio opublikowano podsumowanie wyników zbiórki od darczyńców za drugi kwartał 2019 roku i nieoczekiwanie Pete Buttigieg okazał się najskuteczniejszym z kandydatów, zebrał 25 milionów dolarów. To naprawdę spory sukces dla kandydata, którego nazwiska jeszcze parę miesięcy temu zapewne nikt nie znał, a i dziś mało kto potrafi je wymówić prawidłowo. Zresztą to nazwisko zawdzięcza swojemu ojcu, który do Stanów Zjednoczonych przyjechał z Malty. Buttigieg jest też najmłodszym w tej prezentowanej dzisiaj stawce, zaledwie 37 lat. To zdecydowanie mało prezydencki wiek, a oprócz tego kandydat z bardzo niewielkim tak naprawdę dorobkiem politycznym, przez dwie kadencje burmistrz miasta South Bend w Indianie. No a do tego zdeklarowany homoseksualista. Ten ostatni fakt może mu utrudnić pozyskanie głosów bardziej konserwatywnie nastawionych wyborców. Dlatego Buttigieg akcentuje dwa inne fakty na swój temat. Po pierwsze, jest religijny, został ochrzczony w kościele katolickim, chodził do katolickiej szkoły, również dzisiaj deklaruje, że jest członkiem kościoła episkopalnego i że wiara ma wielki wpływ na jego życie. Po drugie, jest weteranem wojennym. To jest dopiero ciekawa historia. W 2007 roku Pete Buttigieg jako wolontariusz kampanii Baracka Obamy objeżdżał takie bardziej wiejskie tereny Ameryki i w stanie Iowa dokonał prostego odkrycia, to znaczy zauważył, że młodzi ludzie z tamtej okolicy, z takich właśnie mniejszych miejscowości, chętniej dołączają do amerykańskiej armii niż jego bardziej wyedukowani koledzy z wielkich miast. Uznał, że ta dysproporcja jest po prostu niesprawiedliwa i w związku z tym sam postanowił dołączyć do armii. Przez kilka lat był zawodowym żołnierzem, przez 6 miesięcy był nawet na misji w Afganistanie. Teraz włączył się do walki o demokratyczną nominację do prezydenckiego wyścigu i choć jego wiek i brak politycznego doświadczenia mogą go tym razem zatrzymać, to wydaje się, że zwłaszcza patrząc na te wyniki fundraisingowe, mamy do czynienia z politykiem, który jeszcze w przyszłości dał sobie znać. Kiedy patrzymy na obecne sondaże, widać, że wyborcy w największej grupie wierzą w kandydaturę Joe Bidena. Moim zdaniem to błąd. Joe Biden ma oczywiście wszystkie te cechy, które sprawiają, że może być kandydatem centrum, natomiast kandydatura Hillary Clinton pokazała, że w tym momencie w Ameryce to zbyt mało, żeby wygrać wyścig prezydencki.
kandydatura Bidena, która moim zdaniem w ogóle jest gorsza niż kandydatura Clinton, raczej szans na powodzenie nie ma. Jeśli demokraci chcą wygrać, muszą zwrócić się w nowym kierunku i wziąć pod uwagę to, jak zmieniła się Ameryka w ostatnich latach, co pokazuje w bardzo ciekawy sposób chociażby ostatnia książka Charlie'ego Ledafa, Shit Show, która właśnie śledzi te zmiany na amerykańskiej prowincji, niedostrzegane często z dużych miast. I dlatego potrzebny byłby kandydat nowego typu. Wydaje mi się, że ciekawe propozycje to dwie panie w tym wyścigu, czyli po pierwsze Elizabeth Warren, która może być takim kandydatem trochę bardziej mainstreamowym, a z drugiej strony Kamala Harris, która w ogóle uważam ma chyba największy potencjał z tych kandydatów nowych, którzy dopiero co się pojawili. Znakomicie wypada w debatach, proponuje jakąś nową jakość, jest tym typem nowego demokratycznego kandydata, który mógłby stanąć w kontrze do całego establishmentu tej partii i być może w efekcie dać ciekawego rywala Donaldowi Trumpowi, który w wyborach 2020 roku mógłby powalczyć o Biały Dom.